Cześć, z tej strony Adam. Dziękuję za informację. Na co dzień prowadzę kanał Spuerat. Okrągły 140 odcinek naszej przygody z grą LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. Rozpoczniemy sobie, no i pewnie skończymy też w osadzie Nima na Jakku, gdzie zaprowadziła nas nasza wyprawa poprzez galaktykę. To jest po prostu kolejna lokacja na naszej liście. Musimy znaleźć coś, co nam da postać. Jakąś. Tu widzę jakieś w ogóle psztyczki. Idziemy w takim razie do postaci. Tam do wioski właściwej. Jestem szturmowcem pustynnym, bo pasuje do klimatu. Zresztą zdobyliśmy go w ostatnim odcinku. Ostatnie dwa odcinki były naprawdę krótkie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten, ale nie wiem. Ostatnio w ogóle niewiele jest długich odcinków. No i dobra, ty tutaj faktycznie potrzebujesz łowcy nagród. A ja potrzebuję czego? Mocy. No to Luke Starkiller się tym zajmie. Właśnie, 6 na 10. Teraz będzie 7. A to nie to. Tu jest to naczynie. Widzę w ogóle na minimapce je. Dosyć dokładnie. Jest 8 na 10. Tutaj mogę pogadać, bo jest plotka. Tam zresztą też, gdzie się zbliżamy. A tu. Wazy na wysypisku ukończone. I love me a pod race. Of course I do. I'm from Mos Espa. But my buddy told me a guy is designing some pretty awesome bespoke races out here on Jakku. Just gotta find him first. Serwis śmigacza. Jakku, osada Nima. Aha, wyzwania. Napraw śmigacz na zewnątrz AT-AT Ray. To jest podstawa. Okej, okay. To się tym kiedyś zajmiemy. Na razie chodźmy do tej misji. I pogadajmy z tym zleceniodawcą, który potrzebuje łowcy nagród, więc Nazin będzie idealna, czy tam Bazin. Bazin pewnie. But lacking one, he's had his eye on for many a year, but been too slow to catch. The scurrier, Baba Joe, pay pretty penny if you can catch him one of them scurriers. He even lets you pet any one of his critters, much as you like, to sweeten the deal. What do you reckon, stranger? Ought to find that scurrier scurrying about in the deserts of Tatooine. They're speedy little scamps, though. Best you get your running shoes on if you're serious about catching one. Czyli z jednej pustynnej planety na drugą pustynną planetę. No pewnie, nie? Po co urozmaicać za bardzo? Na pustynię Jandlandii w takim razie. Który to już raz? Chyba setny. Co chwilę nas wysyłają tam na pustynię Jandlandii. Co chwilę mamy questa związanego z tą pustynią. Już po prostu mam dosyć. A jeszcze jest mnóstwo questów czekających na odkrycie na tej pustyni w ogóle. Podejrzewam, że w tym wszystkim jest jakiś haczyk. One będą po kolei się rozwijać. Jedna misja będzie prowadzić do drugiej i tak dalej. Czemu taka straszna muzyka? Nie mam pojęcia. W każdym razie tam znajduje się skurier. Gdzieś jest. Widzę go. O, jest skurier. Dużo mu odbieram. No, na 3 ciosy jest. Gdzie jesteś? A, tu biegniesz.
Okej. Druga tarcza. Nie można go atakować w pierwszej chwili, jak oberwał. Kurde, teraz ucieka szybciej. O, teraz połowa już. Okej. Kurde. Jeszcze trochę. O, miecz go trafił jakimś cudem. Teraz też. Dawaj, 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 dawaj. No dobra, rzucik. Po dobroci się nie da. Okej, złapaliśmy go, zabieramy i dziękuję bardzo. Czy chcemy wrócić? Zaraz się pojawi napis. Tak jest. Pięknie. Odcinek 140 też będzie strasznie krótki. So, you caught a scurrier. A good specimen it is. Now Baba Joe's critter collection is complete. And a complete critter collection causes complete contentment. Thanking you kindly, stranger. As promised, he's welcome to pet any one of Baba Joe's critters whenever you like. Of course, Baba Joe will have to come with you. I hope that's peachy. Skurierowy kurier ukończony i odblokowaliśmy nową postać. Panie i panowie, oto Bobadżo. Bobadżo jest w dodatkowych. To nukosjański podróżnik zamieszkujący planetę Jakku. Jest niezwykle łatwo rozpoznawalny ze względu na wiele klatek z różnymi stworzeniami niesionych na plecach i spędza swoje życie na włóczędze pomiędzy wioskami, dzieleniu się różnymi opowieściami z ich mieszkańcami oraz zabawieniu dzieci swoją kolekcją kreatur. Czyli taki cyrkowiec w sumie. Sympatyczne. No to słuchajcie, tym pozytywnym akcentem, skoro go mamy, myślę, że wypadałoby skończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją, a ja widzę się w odcinku 141 z wami. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.